Siemano, witam serdecznie w kolejnym odcinku na moim, na naszym kanale. No właśnie, witamy na naszym kanale. Wołowina, wieprzowina. Piękna wieprzowina, czyli klasa pierwsza, szyneczka. I jedynka, udziec wołowy. Piękne, chude, jedno i drugie. Będę robił kiełbasę, tak dla odmiany w tym odcinku. Będzie to bacówka, tak się będzie nazywała. Tu mamy już zapeklowane i jedno, i drugie mięso w peklosoli, 17 gramów na 1 kg, więc peklowało się, nie wiem, tu żeby to było widać może, jak to wygląda. Piękny kawał mięsa, ja to bym tak, nie? Ty to, no. Musimy sobie przygotować przyprawy na to mięsiwo, na 2 kg. Wspomniałem, że kilo. Nie wiem, nie. No to jest kilogram jednego, kilogram drugiego, pół na pół, jeden do jednego. Przyprawianie będzie polegało tak, że czosnek. Polegało na tym, a nie tak, że. Czosnek. Dlaczego wziąłeś takie coś? No muszę sobie przesypać. No szklanka jak szklanka. Boże. 3 gramy na 1 kilogram, czyli musimy sobie odmierzyć 6 gramów czosnku granulowanego. O, okej. Okay. Waga wytarowana. Czekaj, ciupkę. O. W opisie będziemy mieli przyprawy. 3 gramy na 1 kilogram. Powtórzę raz jeszcze. Dalej będzie pieprz czarny gryz. I tego pieprzu też będą 3 gramy na 1 kg, czyli również gramów 6. Dokładnie tak. Ale to wonia. 4. Przegiąłem. Czekaj. Dobrze. Pieprz bardzo gruby. To jest druga przyprawa. Trzecia dla odmiany czosnek niedźwiedzi. Na odmiany. W ogóle pomyślałem o tym, żeby wsiać trochę czosnku i nazwać go czosnek drwala. Co wy na to? Też 3 gramy, czyli 6 gramów sobie odmierzę. O, patrz, jest 6 gramów. To jest 6 gramów czosnku niedźwiedziego, czyli czosnek niedźwiedzi jest nieco cięższy niż majeranek. Kolejna rzecz to jest kolendra ziarno premium. 1 gram na 1 kg, czyli odmierzamy gramów 2. Ta jest. Lekka jest kolenderka. Tak jak mówi, o, 2, równiuchno, patrz. I do moździerza, którego na pewno już zauważyliście. Kolejna rzecz to jest. Tak, dobrze widzicie, goździki. Goździki, jest to przyprawa bardzo właśnie charakterystyczna i tej przyprawy będzie 0,5 grama, o, na 1 kg. I do moździerza, bo to będzie tarte w moździerzu. Od razu sobie to pościeram, czyli kolendrę i goździki. Najpierw wagę wyłączamy, bo szkoda bateryjek. Tu mam przygotowane przyprawy. Pokaż kolendrę i goździki. A goździki można zetrzeć na proszek. I wtedy można sobie dodać, do czego się chce. Prawda, moja operatorko? Prawda. Mojego nadzwyczajnego telefonu? Pięknie to się rotuje. No, pachnie mega tymi goździkami. I one, te goździki, wniosą bardzo duże do tej bacówki właśnie. Ale pachnie. O, jest. Kolendra z tymi goździkami. To jest po prostu niesamowite. I teraz do szklaneczki. O, ja sobie przygotuję za chwilę maszyneczkę. Będziemy sobie mielić te mięsiwa jedno i drugie przez szarpak. Kto nie ma szarpaka, to 13 mm lub najgrubsze, jakie ma. Przemieszam. Czekaj. Patrzcie, tak stworzyłem
Ujesz. Przyprawę do bacówki. Bo tak się będzie nazywała. Za chwilę mielenie. Raz wieprzowina, raz wołowina, to i tak jest tak samo mielone. Za chwilę będzie razem wymieszane. Szarpaczek założony. Możesz, moja operatorko, przybliżyć na szarpaczek, pokazać. Tak jest. Do tego będzie 50 ml wody na 1 kg. Ale to wam pokażę już w robocie, bo to on będzie mieszał. Boże. Te goździki najbardziej się wybijają. I kolendra. Przesypujemy przyprawę 100 ml wody, czyli 50, tak jak wspominam, kolejny raz na 1 kg, czyli. Zamykamy. I do kleistości ja już jelita za chwilę przygotuję. Za chwilę wam jakąś przebitkę rzucę, jak się moczą. I za chwilę w jelita. No ty już sama dziureczkę pokazałaś. Tak się wyrobiłaś. Oczywiście chude mięso, co niektórzy mogliby pomyśleć, nie sklei się. No to zobaczycie. Ta będzie ciemniejsza, bo tej wołowiny jest dużo. Ale to nawet dobrze. Wykołaczka. Bardzo dobrze, ładna. Przygotowana w razie konieczności. O, żeby nie było. Kiełbasa porządna, chuda. Taka bacówka po prostu. Skręcać. Ja będę na takie dłuższe odcinki. Oczywiście, jak chcecie zrobić, to kręćcie sobie jak chcecie. Na jakie długości chcecie. Ważne, żeby nie było powietrza. I żeby nie było za szczelnie, za ciasno nabite, bo wtedy jak będziecie kręcić, to wam pęknie. Napełniamy i na kije. Standardowo 50 stopni. Nie będę się powtarzał. Albo dobra, 50 stopni. Wygrzewamy, podsuszamy w wędzarni przed puszczeniem dymu. Kiedy będzie już gotowa do puszczenia, do dymienia, to będzie po prostu wiadomo. Patrzcie, tu się odróżnia wieprzowina od wołowiny. Wołowina jest bardzo ciemna, taka trochę jakby dziczyzna. Taka trochę. Dobrze. Zrębki bukolcha później, ale to jeszcze chwilkę. A wędzimy przy 10 stopniach. Dym leci. Kiełbacha cieplutka. Tutaj macie na zielono 60 stopni. Może jakoś to widać, widać. Termoobiekt też kręcił się przy podgrzewaniu. I myślę, że dwie w porywach do 3 godzin. I później parzenie. I gotowe. Spójrzcie, jaka piękna. Piękna, ciemna. Jak z dziczyzny. Rewelacja. Zabieramy teraz do parzenia. Parzyć będziemy w wodzie o temperaturze 75 do 80 stopni. 20 minut. Hartujemy w zimnej wodzie. I próbujemy, kochani, po wystudzeniu. Wygląda dobrze. Piękna, chuda. Idziemy do gara. Gotowe. Piękniutkie. Mocno pachniące. Śliczna kiełbacha. Ładna ta twoja kiełbaska. Mówisz mi to, co za każdym razem, jak zrobię. Nie miałem coś innego powiedzieć. Dokładnie. No, troszkę deska spracowana, ale to nic. Mi nie przeszkadza, więc. Światło słuchajcie, tego nie oddaje, ale. Słuchajcie, nie oddaje. Ona kolor ma. Widzisz? No. Nie wiem, zrób to tak, żeby było widać jasne i ciemne pod tu. No, wieprzowina, nie wołowina. Wymagające. Słuchaj. To wygląda jak z dziczyzny, takie ma. No, dwa razy to powiedziałem w trakcie tego filmu, czyli tak. Ja przekroję pod skosem. I zobaczymy, jak to się wszystko ładnie komponuje w przekroju. Dlatego, że jest to kiełbasa tylko chuda, bez żadnych mięs, które były. Tu akurat trafiło większość wieprzowiny. Widać? Trochę wołowiny. No ładnie to wygląda. Bardzo ładnie. Gruby pieprz. Teraz poczekaj, ja sobie to tak zrobię. Będę jechał z tym krojeniem.
żeby sprawdzać po prostu przekrój kawałeczek dalej. Wiadomo, to i tak się zje, nie? Ładny. Przekrój bardzo ładny, zobacz. Widzisz? Pokaż moim widzom kochanym, tak żeby widzieli ten wspaniały przekrój, tak? Widzą? No, dostrzegą. Bardzo ładnie to wygląda. Jeszcze jeden plajsterek. Bardzo ładnie wygląda. Wieprzowina i wołowina. Przeoszczyłaś? Tak, bo już jesteś niewyraźny w tym momencie. Cicho, cicho. A co ty nas uciszasz? Kurczę, bardzo fajny zapach. Czuć kolendrę. I goździki. Ale nie tak nachalnie. Ale czuć. Bardzo fajnie. To jest naprawdę porządna kiełbacha. Bo jest porządnego mięcha. Patrz tu, jaki ładny przekrój. No nie pokażę się, bo mój telefon głupieje. Mówisz, że on ma funkcję, ten mój telefon? Bardzo dobra. Słuchajcie, jak macie możliwość, znaczy macie, każdy ma możliwość. Wołowina i wieprzowina. Jeden do jednego. Ładna wołowina, ładna świnina. Bacówka. Przyprawy wszystkie macie w opisie pod filmem. Więc możecie sobie zrobić. Niesamowite. Wow. Polecam taką basóweczkę. Kochani, jeśli film się podobał, łapa w górę i komentarz. Subskrypcja, dzwoneczek. Standardowo na początku tego filmu. Znaczy po obejrzeniu, ale jeśli drogi widzu tego nie zrobiłeś na przykład na końcu filmu, to się cofnij i pik. Tam gdzieś chyba po lewej stronie jest. Jo. Pyszna. Jelita. O. Trafił mi goździk, tak pociągnę. Jelita i wszystkie przyprawy, które widzieliście do zrobienia tego cuda. Ale nie tylko, bo do wszystkich wyrobów domowych wszystko dostaniecie w sklepie Jelux Polska. Link macie w opisie pod filmem razem z kodem rabatowym Kostrzewski 10, z którym będzie 10% taniej. Oczywiście wędziła się ta kiełbaska wędzarni Heimli Smoker. Link również w opisie. Moim zdaniem i nie tylko moim, najlepsza wędzarnia, jaka tylko jest. Za te pieniądze. Link w opisie, powtórzę raz jeszcze. Nasze social media, grupa na Facebooku Swojskie Gotowanie i Wędzenie, TikTok Swojskie Gotowanie, Instagram Swojskie Gotowanie. Kiełbasa basówka, rewelacja. Polecam, pozdrawiam, cześć.